kompania, baczność na ramię. Hyn! Prezentuj. Hyn! Na lewo, patrz. Panie premierze, dowódca kompanii kapitan Majkowski melduje kompanię reprezentacyjną Marynarki Wojennej do uroczystości z okazji 75. rocznicy agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę. Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Donalda Tuska. Nigdy więcej wojny. Te słowa wryły mi się w pamięć kilkadziesiąt lat temu, tak jak wszystkim gdańszczanom z mojego pokolenia. Towarzyszyły nam w drodze do szkoły, a później do pracy na wielu gdańskich murach, które niosły wówczas jeszcze świeże ślady wojny. Te słowa uderzały każdego dnia swoją mocą, ale mieliśmy chyba wszyscy przez te lata także poczucie, że słowa nigdy więcej wojny właśnie tu w Gdańsku, tu nad Motławą, niedaleko Westerplatte, miały w sobie także coś z okrutnej historycznej drwiny, bo w 1939 roku, jeszcze na kilkanaście godzin przed wybuchem najstraszliwszej z wojen, nikt w Polsce i nikt w Europie, poza przywódcami hitlerowskich Niemiec, tej wojny nie chciał. Po okrutnym doświadczeniu I wojny światowej, po niewyobrażalnych ofiarach tamtej hekatomby, Europa budowała swoją wiarę w wieczny pokój. Ale ta wiara, ta nadzieja w to, że hekatomba się więcej nie powtórzy, nie była ufundowana na racjonalnej, zdecydowanej i odważnej polityce. Wystarczyło 20 lat, aby wiara i nadzieja Europejczyków o wieczystym pokoju na naszym kontynencie obróciła się w niwecz.
szaleństwo nazistowskiej ideologii stało się źródłem agresji niemieckiej na Polskę, a następnie na cały kontynent. Dziesiątki milionów ludzi zapłaciło za to najwyższą cenę. Każdy, kto oddał swoje życie, wszyscy, którzy stracili swoje ojczyzny. Na pewno latem 1939 roku wierzyli, że wojny nigdy w ich doświadczeniu życiowym nie będzie. I my Polacy, my gdańszczanie, spotykając się co roku tutaj w rocznicę wybuchu II wojny światowej, też tę wiarę w sobie mieliśmy i mamy. Ale dzisiaj trzeba bardzo mocno i wyraźnie powiedzieć. To wezwanie nigdy więcej wojny nie może być więcej manifestem słabych i bezradnych. To wezwanie nigdy więcej wojny nie może być wyrazem złudzenia, iluzji, że świat wyzbył się tego typu pokus, że wokół nas nie ma ludzi i nie ma państw, które z siły i z wojny chciałyby uczynić znowu sposób prowadzenia własnej polityki. Dzisiaj nie czas na piękne przemówienia. Dzisiaj nie czas na prosty optymizm, bo te słowa nigdy więcej wojny w konfrontacji z tym, co dzieje się dzisiaj na wschodzie Ukrainy, niosą w sobie zupełnie inny ładunek. My, Europejczycy, musimy z tragicznego polskiego września, z tragicznych lat II wojny światowej, tragicznych dla wszystkich ludzi bez wyjątku, musimy wyciągnąć lekcję, która nie może być lekcją naiwnego optymizmu. Za kilka dni przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego spotkają się w Wielkiej Brytanii, aby wspólnie zastanowić się nad nową polityką, której celem kluczowym, najważniejszym będzie bezpieczeństwo i skuteczność działania naszej zachodniej wspólnoty wobec zagrożenia wojną już nie tylko na wschodzie Ukrainy. Dlatego właśnie tu, na Westerplatte, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, my Polacy mamy prawo i obowiązek powiedzieć głośno, że nikt dzisiaj nie ma prawa blokować naszych inicjatyw, których celem jest pełna, praktyczna, skuteczna taktyka działania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nikt, pamiętając to, co stało się 1 września 1939 roku, nie powinien żywić złudzeń, że te słowa nigdy więcej wojny mają moc sprawczą tylko dlatego, że je z taką nadzieją wypowiadamy. Dzisiaj, patrząc na tragedię Ukraińców, dzisiaj patrząc na wojnę, bo tego słowa trzeba używać na wschodzie naszego kontynentu, wiemy, że wrzesień 1939 roku nie może się powtórzyć. Historia zatoczyła koło i tu, na Westerplatte, dzisiaj, mówiąc nigdy więcej wojny, musimy zapowiedzieć pełnym i mocnym głosem, wspólnie z naszymi sojusznikami, że to nie będą tylko słowa, że to będzie mądra polityka, że to będzie prawdziwa solidarność europejska i że będzie to mądra i odważna strategia całej wspólnoty transatlantyckiej. Dziś jeszcze jest czas, aby powstrzymać tych w Europie i na świecie, dla których przemoc, siła, agresja stają się znowu arsenałem politycznego działania. Możemy z dumą i satysfakcją powiedzieć, że Polacy lekcję historii odrobili. My nie mamy złudzeń. My wiemy, że
Bezpieczna Polska, bezpieczna Europa, bezpieczna wspólnota Zachodu wymaga odwagi, wyobraźni i stanowczych działań. Dlatego stąd z Westerplatte poniesiemy do wszystkich stolic europejskich i na szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego to przesłanie i to wezwanie, aby nasza europejska i transatlantycka solidarność przybrała także praktyczny wymiar. Europę, Stany Zjednoczone, innych naszych sojuszników i Polskę stać dzisiaj na skuteczną i stanowczą politykę zapewniającą bezpieczeństwo i sprawiedliwy ład na świecie. Niech lekcja września będzie lekcją odpowiedzialności, solidarności i wtedy, kiedy trzeba, odwagi. My, Polacy, jesteśmy gotowi do tego wyzwania w imię pokoju, w imię tego, aby słowa nigdy więcej wojny nabrały właściwej mocy.